Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Po raz kolejny znajdujemy się nad jeziorem Pierzchalskim. Upłynął niespełna miesiąc od mojego ostatniego wędkowania właśnie na tym zbiorniku. Wtedy bardzo przeszkadzały krąpie, leszcze, a nie połowiłem za bardzo płoci. Dlatego dzisiaj tutaj przyjechałem z takim planem. Mam taki bardzo konkretny cel. Z tej wody, gdzie tutaj jest naprawdę tego krąpia i leszcza dużo, wyselekcjonować płocie tak, żeby stanowiły 90% łowionych ryb. Żeby inne ryby były tylko i wyłącznie przyłowem. I do tego celu przygotowałem specjalną technologię nęcenia. Zobaczymy, czy się sprawdzi. To jest taki wymysł mojej wyobraźni i jakby uważam, że to powinno być dobre. Na dzisiejsze wędkowanie, że to jest moja jedyna przynęta, same białe robaki, nic więcej. Tutaj nic innego nie przewidziałem. Jeżeli chodzi o zanętę, to 3 kg zanęty. Sekreto, inaczej, bazą jest Wonder Black, a Sekreto jest taką częścią tej zanęty, która będzie odpowiadała za to, żeby kule były bardzo twarde i bardzo długo się rozpuszczały. Ja uważam, że będą się rozpuszczały nawet 3 godziny. O co chodzi? Chcę stworzyć taką ciężką zanętę bez gliny, bo uważam, że dodatek gliny powoduje w wodzie dymienie, glina zawsze, jakaby nie była, ona troszeczkę smuży, a smuga zawsze przyciąga leszcze i krąpie. Kolejna sprawa, że nie będę do zanęty dodawał żadnych przynęt zwierzęcych, natomiast przygotowałem 2 litry konopi. 1 litr konopi zmiksuję z suchą zanętą zaraz, a drugi litr dodam w postaci ziarna do zanęty. No, czyli mega płociowo, a czy to zadziała? Myślę, że nie wiem jeszcze. Dodam, że konopie takie gotowane, dodane do zanęty, są też nie tylko dodatkiem takim wzbogacającym smakowo-zapachowo, ale też bardzo mocno klejącym. Więc działamy. Zanęta chcę, żeby była bardzo ciężka i sklejona, bo uważam, że płocie są takie w łowisku bardzo dynamiczne, szybko się przemieszczają. Jeżeli ta zanęta od razu by się rozproszyła na dnie, to te płocie by ją po prostu wydmuchały z łowiska. I natychmiast przyszłyby, tak jak podczas ostatniego wędkowania, małe krąpie, leszczyki. Konopie, ciężko mi powiedzieć, jak dużo w sobie mają wody, więc żeby od razu nie przemoczyć tej zanęty, błota nie zrobić, to je odsączyłem. A ta woda oczywiście z gotowania konopi, no to jest luksus na płocie, także nie należy się jej pozbywać. Posłuży nam do wilżenia zanęty. Zobaczymy, jak to nam się teraz zachowa. Tych ziaren nam się zmiksowała z zanętą, część będzie w postaci stałej. Wlewamy teraz. Bałem się przemoczenia zanęty, ale takiego ryzyka nie ma, także możemy śmiało dolać jeszcze wodę z drugiego słoiczka. O, zanęta jest tępnie namoczona. Można zobaczyć. No, wygląda to imponująco. Są kruszone konopie. Zanęta ma ciemną barwę. Dużo ziaren. Świetnie to wygląda.
Zostawimy, niech to troszeczkę wypije i ją jeszcze raz domoczymy. Ogólnie będziemy to domaczać do konsystencji takiej bardzo, bardzo klejącej. Dzisiaj będę wędkował nieco inaczej niż zwykle, czyli delikatną odległościówką, krótszą, 4,20, waglerem też znacznie lżejszym, 8-gramowym. Wynika to z tego, że będę łowił bliżej i taka delikatna wędka daje mnóstwo frajdy przy łowieniu płoci, stąd taki wybór. A teraz pokażę, jak zestaw robię. Najpierw mocuję spławik. Jest to wagler z mocowaniem, z systemem Rive do łowienia na stałe. Ja po prostu sobie nie wyobrażam wędkowania bez tego systemu. Najpierw przeciągamy żyłkę przez wężyk. Mamy wężyk na żyłce. Teraz drugi koniec. Jakby mocujemy. O. Czyli mamy, o proszę bardzo, naciągnięty wężyk. Teraz biorę spławik. Przekładam, o widać idealnie chyba. Przełożyłem. Teraz troszeczkę, o. Nasuwam wężyk. Spławik jest zamocowany. O, widać, to lata jak pocisk. I teraz takie ciekawe rozwiązanie dla osób, które mają problemy z plączącym się zestawem, szczególnie jak jest płytko. Ja robię tak, że zestaw, na którym, tą część zestawu, na której jest obciążenie, wiążę na żyłce 0,20. Na kołowrotku jest żyłka 0,16 lub 0,14. Taką żyłkę do zestawu grubszą mocuję poprzez krętlik, żeby nam się nic nie skręcało. Żyłka 0,20, około metra tej żyłki myślę, że wystarczy. Ta żyłka jest sztywniejsza, przez co będzie nam się mniej plątało. Nie potrafię się wyleczyć z obgryzania żyłek. Mam nożyczki, ale no tu już jest 20, a zęby jakieś chyba już tępawe mam także. Nożyczkami. Dobrze, teraz pokaż, jak to wygląda. To jest krętlik tutaj łączący z żyłkę z kołowrotka z żyłką usztywniającą, że tak ją nazwę. I teraz tutaj mam drugi krętlik do przyponu. Akurat tutaj mam przypon ze starego zestawu przymocowany już do krętlika. Wiążę sobie krętlik. Tak, mamy już ten odcinek usztywniający zestaw założony, przymocowany do żyłki na kołowrotku, spławik zamocowany, zamocowany przypon z krętlikiem. Teraz pozostaje tylko założyć obciążenie na ten zestaw. Myślę, że do dzisiejszych warunków optymalnie będzie około 0,6-0,8 grama obciążenia na żyłce. Teraz jak rozłożę to obciążenie? Jako, że będę chciał łowić raczej ładne ryby na dość dużą przynętę, bo 3-4 białe robaki będą lądowały na haczyku, więc to wymaga odpowiedniego przegruntowania zestawu, żeby ryba miała odpowiednio dużo czasu na zasanie przynęty. Dlatego też na dnie będzie na pewno 30 cm przypon i myślę, że około 10 cm jeszcze zestawu spocznie na dnie, żeby nam to stabilizowało ten zestaw. To do krętlika dam jedną śrucinę numer 6. O,
Należy pamiętać, bo tego jeszcze nie mówiłem, że tutaj tak naprawdę to jest woda płynąca, jezioro Pierzchalskie, bo to jest zbiornik na rzece. Także i teraz tyle będzie leżało na dnie, jeszcze 10 cm od tego, czyli około 25 cm od przyponu założymy, zamontuję obciążenie główne 6 śrucin numer 6. Jedna. Druga. Zestaw jest gotowy. Tutaj pokażemy. Obciążenie główne 6 śrucin. 25 cm niżej śrucinka i 30-centymetrowy przypon na żyłce 0,12. Haczyk. A nie wiem, jaki to jest haczyk. W każdym razie taki klasyczny, odległościowy. Związałem zimą i nie pamiętam, co to za haczyk. I tyle będzie leżało na dnie. O, tak można to jakby zobrazować. To, co trzymam do góry, będzie spoczywało na dnie, a to będzie nam stabilizowało zestaw w pionie i sygnalizowało brania. Teraz wytłumaczę, dlaczego, że tak powiem, w ciemno zakładam śruciny, nie sprawdzam wyważenia spławika. Sprawdzę to zaraz, natomiast jeżeli ustaliłem sobie, że tyle mniej więcej ma być obciążenia na zestawie, to jakieś różnice w wyważeniu antenki reguluję już nie ołowiem, tylko mam tu taki zestaw, o, jak widać, podręczny obciążników mosiężnych i mam takie właśnie obciążniki, nie wiem, to jest takie talerzyki właśnie o różnych średnicach i rozmiarach. Tutaj mam takie najcieńsze, o, półmilimetrowe. I one naprawdę można takimi talerzykami sobie doważyć idealnie spławik. Nie robię już wtedy tego doważenia śrucinami. I też należy pamiętać, że ten krążek może mieć średnicę mniejszą lub równą, powinien mieć średnicę mniejszą lub równą mocowaniu mosiężnemu do żyłki. No i to tyle. Celenta tutaj w międzyczasie troszkę domaczałem, bo piła wodę. Na koniec dodaję ostatnią porcję konopi. Jest tu naprawdę grubo tej konopi w tej zamęcie. No, myślę, że jest konsystencja. Teraz, żeby część tych konopi jakby bardziej rozdrobnić, rzucę większe obroty. Żeby ta zanęta, zrobiłem to po to, żeby ta zanęta była bardziej klejąca. A jak ktoś nie ma wiertarki? To można przeszyć przez sito. Ta konopia ugotowana jest bardzo miękka. Efekt byłby podobny. No i robimy kulę. Ale widać, że idealnie się kleje. Tak, bardzo tęga, kleista zanęta wyszła. Ciężka, bardzo ciężka. Ona jest tak, jakby gliny tutaj dodał. O, myślę, że ta kulka troszkę jest za duża. O, fajnie to wygląda. Widać pojedyncze grube ziarna konopi, a reszta została zblendowana. Zapach świetny. Myślę, że o, tutaj można zobaczyć, jak to fajnie wygląda. Naprawdę gruba pasza na płocie. Oby to... Oby tylko płocie nam dopisały. Tak. Tutaj są te kulki sklejone, twarde. I żeby od razu jakieś ryby przyciągnąć, żeśmy za długo na nie nie czekali, bo to wpada do wody jak beton, to po wyszczeleniu tych kul zrobię tak, że kilka kul zrobię takich delikatnie ściśniętych, żeby się o wodę rozbiły, żeby od razu jakieś ryby nam się zameldowały.
Teraz nawet słychać, że jakie leciutkie te kule, mniej ściśnięte. Teraz właśnie chciałem pokazać, bo od momentu jak ta kula trafiła do wody do teraz upłynęło około 25 minut, a ona praktycznie widać, że tylko troszeczkę z wierzchu się rozpuściła. Ładnie widać konopie. Fajnie to wygląda. Chciałem właśnie pokazać, jak bardzo konopia dokleiła tą zanętę. I oczywiście ta zanęta sekreto też ma w sobie mega dużo kleju. O, nawet ciężko ją rozerwać tą kulę. O. A w środku wszystko jest suchutkie. Fajnie to wygląda. Naprawdę. No zobaczymy, zobaczymy. Plan jest taki, żeby większość ryb, które złowimy, to były płocie. Pierwsze minuty i proszę bardzo. Od razu branie. Nie zdążyłam odejść. Zdążyłam w sumie odejść kawałeczek. Kurde, to jest lesz. Naprawdę? Ale jaki ładny. No, fajny leszczyk nam wszedł. Zanętę, która miała nie działać na leszcze. O. No ładny. Kurczę. Tylko czemu leszcz? To może te, przez te pierwsze kule. Ostatnie kule co wrzuciłeś, takie rozproszone. Albo po prostu zanęta jest tak dobra, że smakuje wszystkim rybom. Dobra. No ale dobra, ważne, że ładna ryba. Mamy chyba płoteczkę w końcu. Minęło 20 minut. O, ładna płoteczka. 25 cm. Taka fajniejsza. O, już, ale płoteczka. Takie ryby łowi się już przyjemnie. Duża, jak widać. Bo tak, chyba... mała, mała. No właśnie mówię, że... Ale już pół godzinki już są ryby. O, nie taka mała. Najważniejsze, że płotka. Jakaś fajna ryba. Może płoćno. Chociaż pewnie leszcz. Chociaż jest bardzo walesza, także. Jak płoć, to piękna będzie, co najmniej z pół kilograma. O! Ale na takiej wędce to jest przyjemność. To. Ojej. Jest już ta ryba blisko nas. Myślę, że może być płoć, bo leszcz by już wyszedł do powierzchni. Uwaga, uwaga. Piękna płoć. Teraz już poczekaj. A, medalowa. Kapitalna płoć. Ale piękna. Naprawdę. Poczekaj, teraz zobaczymy. 35 cm ma na pewno. No. Proszę zobaczyć. Czekaj, czekaj, śliczna jest. Wspaniała. Buziaczek. No.
spodni się zahaczyła. Tak, ma 30, obręcz kosza ma chyba 40, 35 cm, ona ma troszeczkę więcej. Bardzo ładna. Kapitalna ryba. Ach, dla takich chwil to się właśnie jeździ na ryby. Wspaniała. Już jak nie wychodziła do powierzchni, to wierzyłem, że to będzie płoć. Piękna. Bardzo ładna. No, niecała godzinka za nami, a już pierwsza niespodzianka. Leż będzie. Leż? Tak, ale ładnie. Nie jakiś peralek całkiem mały. Kilogramowy leszczyk. Jednak karal. Ale był waleczny bardzo. Mały leszczyk. Taki chlapaczek malutki. Kacper wolałby małą płoć. Nie, krąb duży. Krąb? Kasper niezadowolony z krąpia, niestety. Przyzwoita płoteczka. Pokaż jeszcze raz, bo tak słabo było widać. Ładnie. Ole, płoć. Ale fajnie to wygląda. Poczekaj. Zwiewanie. Cóż, 4 godziny i 15 minut żeśmy łowili. No, łowili to duże słowo. No na początku już łowili, nie przesadzaj. Tak, tak, no niestety taktyka nie wypaliła przeze mnie, bo łowiłem za blisko. Dopóki jeszcze niebo było pochmurne, była falka, to te ryby widać, że podchodziły pod brzeg, a później totalnie odcięło, miliony uklei. Zero płoci, leszczy, nic. Czyli myślę, że nie mogę oceniać mojej taktyki nęcenia, bo taktyka samego łowienia była niedobra. Łowiłem po prostu za blisko. No, nie jestem zadowolony. Ale kolejna lekcja zaliczona. Tak, tak. No, tyle, że znowu coś tam w rękach zostanie z tego obłowienia. Natomiast no, liczyłem na 10 kilo fajnych płoci, a było parę kilo, ale tak naprawdę w tym było kilka płoci i reszta to jakieś leszczaki. Ale miło spędzić. No i jedna fajna płoć, taka dobrze ponad pół kilo. Tak, tak. Naprawdę fajna rybka. No pogoda widzisz piękna, ale jak się zrobiło tak pięknie, to ryby przestały brać.
Dobrze, także, dziękuję. Także muszę tą taktykę powtórzyć, ale na większym dystansie. Pierwszy raz łowiłem tutaj tak blisko. Myślałem, że ryb jest wystarczająco dużo, żeby znęcić je bliżej, ale ta woda jest krystalicznie czysta i tylko głupie ukleje nie boją się podpłynąć tak blisko. Dziękuję. Dziękuję.